mam przygotowane tutaj na stole są. Pierwsza o konkursie. Jest ogłoszony konkurs na Facebooku na stronie Caritas Akademika. Nie mam jak zapisać na tablicy. Pisze się po łacinie, tak? Czyli przez C. Caritas Akademika. D.A. Białystok. Tam jest konkurs ogłoszony. Będzie też na stronie wyszukasterstwa tej ogólnej. Ale myślę, że dla pani prefektki przekażę tą informację szczegółową. Księdza, oczywiście. Tak, tak. Więc na pewno będziecie mieli wszystkie informacje. Konkurs już jest. Tak, na pewno nie ma, nie ma tego złego, jeżeli nie znajdziecie od razu, to na pewno pani prefektka wam przekaże. Konkurs polega na tym, żeby dokończyć zdanie, może być to wypracowanie, może być to poezja, może to być cokolwiek chcecie wyrazić. Tytuł jest Jezu, dziękuję Tobie za. Dwa pytania byłam o Was, tej Ani. Był inny konkurs pod tytułem Jak dokończyć zwrot Jezu, ufam Tobie, bo. Też były nagrody. W tym roku są lepsze. Aczkolwiek też fajne, tak? Więc każdy może wybrać, od razu pokażę co, żeby nie było. Mamy książki. Wybierz Chrystusa, Jan Góra, więc na czasie. O świętej siostrze Faustynie i Bożym Miłosierdziu. O niepodległości, do niepodległości, historia Polski z IPN-u. Bardzo fajne pytanie. Bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo informacji. To są nagrody za uczestnictwo. Jak będę miała jakieś pytanie, albo z Wami próbowała nawiązać jakiś kontakt teraz, to też miejcie to na uwadze. To jest gra historyczna z IPN. Na czym to polega? Że osoby zbierają się w dwie pary, albo cztery, sześć, jak chcecie. Może być cała klasa, tylko wszyscy są w kręgu i muszą widzieć swoje karty. Na 3-4 najpierw mamy tak karty, później odkrywamy na 3-4 i szukamy z osobą wspólnych elementów. Jeżeli widzimy jeden wspólny element, to zbieramy kartę. Nie od wszystkich, tylko od tej osoby, z którą mamy podobieństwo. Jeżeli ktoś dalej się zastanawia, a my znowu widzimy to podobieństwo, to też zbieramy kartę. Pierwsze osoby, witam serdecznie na pierwszy rząd. Jesteście wyróżnieni, kochani. Dobrze jesteście. Thank you.
zapraszam na pielgrzymkę na Jasną Górę, do Częstochowy i spotykam, no to każdy z siostry brat, tak? Do każdego się, nieważne czy taki, czy taki, czy stary, czy już jeszcze młody, siostro bracie, nie per pani, ben pan, tak trochę inaczej. Ciężko jest tą barierę przełamać, tak, od razu. Przychodzi do mnie, po prostu widzę młoda osoba i tak myślę, no skąd się znamy? A uczyłyśmy się razem. A ja myślę sobie, zaraz, ja ogólnie kończyłam już 12 lat temu i jakoś nie pamiętam tej osoby, a z roku swojego i z wyżej i niżej się znały osoby, przynajmniej z widzenia, no nie kojarzę. Znamy się ze szkoły, bo pani była w szkole. Zaraz, siostro. Gdzie? O, no dobrze, no to w takim razie to muszę przyjść jeszcze raz, tak? I od tego, to była taka dla mnie motywacja, że skoro tamta osoba była na pielgrzymce, dlatego że słyszała właśnie to, co mówiłam wtedy i gdzieś to jej uderzyło w jej serce, to pomyślałam sobie, a nóż, łyżeczka, może jeszcze ktoś nie słyszał, albo może ktoś się zastanowi. Zostawię Wam ulotki. Możecie podać od pierwszego rzędu. Niech każdy będzie sobie zostawi. Ja ulotki postaram się jeszcze dostarczyć, bo mam w takiej ilości, a nie innej. Hello. Dzień dobry. Posłuchaj. Karina. Pisnij się. Proszę usiąść na pierwszej ławce. To nie ma ławek, ale brawo za odwagę. Karolina, tak? Jest. Super. Proszę bardzo. Karolina. Yes, of course. Thank you. Karolina, jesteś tak przebojowa i odważna. Proszę bardzo. Thank you. Hello. Jeszcze się tak nie zdarzyło, że ktoś został sam. Jeden brat Wiesław spał w kościele, a to dlatego, że on lubi na zimnej posadce, bo jemu zawsze jest gorąco. Później mamy przeboj. Słuchajcie, na pewno są bardzo fajne wspomnienia. Ja wiem, że może pierwszy raz. Ktoś tu już był z Was? Jedna osoba?
Trzy razy. A jedno za to, że trzy razy. Super. Ja zaczęłam późno, bo będąc w waszym wieku, to bardzo chciałam, ale nie miałam bardzo z kim. A później do pracy i studia i tak naprawdę wasz to jest złoty wiek. Nie musicie pytać pracodawcy, żeby dał wam wolne. Nie musicie zastanawiać się, jak tu, skąd, a jak, a czy będziecie mieli ten urlop, czy nie. To jest wasz złoty wiek. Macie wakacje, które są wam ustawowo przepisane, więc wystarczy naprawdę tylko te wpisowe opłacić, bo tam się wpisuje, ponieważ są koszty związane z transportem, bagażu i tak dalej. Logistycznie jakoś tam to musi mieć ręce i nogi. Natomiast no, jedzenie nie trzeba ze sobą brać. Pierwszy raz jak szłam, to myślałam, że to jest jakaś kpina. Jak to idzie się bez jedzenia? Trzeba mieć jakieś pieniądze, jeżeli trzeba wodę kupić, bo mieliśmy w tamtym roku, było tak hardkorowo, drugi tydzień były cały czas upały, pamiętacie? Były takie upały, że trzeba było kupować wodę, a jak nawet mieliśmy, nasze zapasy już były po prostu na wyczerpanie, tylko gazowano. Było po 30 stopni, ja jeszcze byłam wcześniej na bieżące w Turcji, gdzie też było gorąco, a później na Białostocką to po prostu już pod koniec było ciężko. Ludzie, którzy nawadniali trawniki, to nas nawadniali, albo szlafem nas polewano, więc my po prostu więcej. Bo to tylko właśnie jakieś tam drobne i też kupujemy jakieś takie upominki dla rodzin, które nas goszczą pod swoim domem, tak? Czyli nie wiem, czy jakiś kubek, czy długopis, czy coś tam drobnego, czy jakiś kalendarz, żeby im podziękować, bo oni dają nam dach nad głową, więc nas goszczą, herbata, kolacja. Śniadanie też zależy, u jakiego gospodarza jesteście, tak? To zależy też, czy on jest w pracy, czy nie, ale zazwyczaj nie musi tak być, ale zawsze starają się, żeby był ten posiłek, zawsze nas goszczą. Tak? To też jest bardzo fajnie i bardzo sobie chwalę Białostocką pielgrzymkę, że jest bardzo rodzinna atmosfera. W pierwszym tygodniu wstajemy dosyć późno, bo o 6 nad ranem. W drugim tygodniu jest trochę wcześniej, bo tam się zbiera człowiek o 5. I w tamtym roku było tak, że zabrakło prądu w wiosce. My przechodzimy po całym dniu spoceni, zmęczeni, nie ma nawet jak wziąć prysznica, a gospodarze po prostu pojechali samochodem do ileś tam kilometrów po wodę, kupili nam zgrzewkę, żeby chociaż ręce umyć, ale i tak było fajnie, bo później to się wspomina, po latach takie niby niedogodności, jakieś uciążenie, które zamienia się później w żart, tak? I też po takich próbach fizycznego zmęczenia, bólu, jest też próba ducha. Więc jak głęboka jest nasza wiara i też doświadczamy tego, jaką my mamy osobowość, jak znosimy to, że jest nam ciężko, a mimo wszystko trzeba dać pocieszenie komuś, bo ktoś też może narzekać tak jak my, a jeżeli uda się śmiechem coś rozładować, czy, no to my się z siebie sprawdzamy, tak? Jak mówiła Wisława Szymborska, znamy się na tyle, na ile nas wywołano. Coś w tym jest. I myślę, że pielgrzymka jest taki czas próby, żeby doświadczyć też dobroci bliźniego, bo ktoś nam pomoże. Bo ktoś na przykład uśmiechnie się, kiedy będzie nam ciężko. Albo my będziemy mogli komuś pomóc. Bo na przykład dostrzeżemy te niedogodności, tak? Mój kolega, który był w służbach medycznych, no, tak rozmawiamy, idziemy się, ja patrzę na niego, a on na mnie i nagle patrzę, znika mi, w rów idzie. To, że tam siedzi kobieta, która po prostu zasłabła chyba. I myśli sobie, no dobrze, że jest taka osoba, która też widzi nie tylko śmiech i rozmowę, czy modlitwę, ale też, że komuś coś potrzeba, tak? I pomykam zaraz. Zobaczył, jak to jest. Nie bójcie się, jeżeli uważacie, że boicie się bólu fizycznego. Boicie się, że będziecie mieli pęcherze takie albo coś tam. Można podjechać jakiś odcinek, albo można się zawrócić. Jeżeli jest jakiś taki moment komunikacji, punktu, że są pociągi, tam chyba w połowie jest.
Zawsze jest kryzys. Miałam kryzys, kiedy na weekend przyjechał kolega po tygodniu, bo pielgrzymka trwała 2 tygodnie i on mówi, to mamy jedno wolne miejsce. No i sobie, no akurat pierwszy rok, kryzys i już po prostu czuję takie zmęczenie, ale myślę sobie, nie, jadę dalej w pielgrzymce. I to był taki śmieszny moment, kiedy w Górze Kalwarii, tam jest taki odcinek, gdzie jadą tiry i jest od asfaltu bije ciepło, bo jest nagrzany, tam jadą tiry, więc jest podmuch powietrza ciepłego i jest jakiś taki korek się zrobił. My tak idziemy, patrzę, ten sam samochód podjedzie. Dobra, dojeżdżę dalej. My idziemy, on stoi. Dalej my idziemy i tak jakby cały czas go gonimy. W końcu kierowca zniża szybkę i mówi, 3 osoby mogę podwieźć do Górze Kalwarii. Kto idzie ze mną? I to się śmieje. Dzięki, zostało 1,5 kilometra w korku. Wolę iść. Śmieszne na pewno sytuacje są straszne, ciężkie jest bólem, ale to się dobrze później wspomina. Więc gorąco zapraszam, żebyście zapisali się. Mam nadzieję, że się zobaczymy w pielgrzymce. Zobaczymy się na trasie. Czy z Konradem, czy z Gabrysią, czy z kimś innym. Gdzie jest Gabrysia? Tutaj siedzi. Obok druga. Tak. Też zapraszam gorąco do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży. Czy ktoś z Was już się zapisał? Nie. Dlaczego? Dlaczego warto? Myślę, że... A ktoś był w ogóle na TZ? Na TZ? Nie. A słyszeliście o tym? Nie. Na czym? O TZ. Słyszałam. O, super. Dobra, proszę podać w takim razie. proszę podać. Co to jest TZ? To są takie spotkania europejskie młodych, które są organizowane mniej więcej po świętach Bożego Narodzenia. Potocznie nazywane jedziemy na Sylwestra. Gdzie się jedzie do miasta europejskiego. Ja osobiście byłam w 2006 w Chorwacji i tam byliśmy w Zagrzebiu, mieszkaliśmy w takiej rodzinie Kopanowac, bardzo fajne doświadczenie, kiedy się jedzie do obcego kraju, a rodzina daje ci dach nad głową, otwiera serce i ma ci czas pogadać i też zobaczyć, jak to jest u nich, tak? Jak to jest u nich z wiarą, czy jakie mają swoje nawyki, czy ogólnie, tak? Co się dzieje. To jest niesamowite też otwarcie na Ducha Świętego, na Boga, bo tak naprawdę widzisz, ile młodych się modli razem z Tobą. Że nieważne, czy jesteś z Polski, czy z Włoch, czy z Francji, czy z Hiszpanii, czy z innego państwa, z Niemiec, któregokolwiek, czy z malutkiego, Słowacji, Litwy, Ukrainy, to i tak oni też się modlą. I to jest, doświadczenie Kościoła powszechnego, tak? Chciałam Wam pokazać zdjęcia z pielgrzymek, bo przygotowałam tylko technicznie ktoś by musiał pilnować jakie są foldery. Ktoś chce zobaczyć zdjęcia? Kręga w górę. To są klasy informatyczne, to proszę. Nie ma problemu. Zobaczę, Konrad chce. Konrad chce pilnował, żeby foldery nam się zmieniać. Teraz będzie pora slajdu. Tylko proszę Ciebie, żebyś patrzył, czy mam ten folder. Już się kończy, dobrze? Mniej więcej od tego momentu. I następny będzie... Super, dziękuję bardzo, Konrad. za pomoc. To jest doświadczenie, kiedy przyjeżdżacie do innego kraju i myślę, że na Światowe Dni Młodzieży, jak przyjedzie młodzież do Krakowa, będzie możliwość czy porozmawiania w innym języku, czy po polsku, czy po jakim umiecie, czy po niemiecku, tak?
No. Żyjemy. Gabrysia. No trudno. Gabrysia. Jak umiecie czy nie umiecie, warto po prostu spróbować swoich sił, tak? Czy po hiszpańsku, jakiego jeszcze się uczycie tutaj? Niemiecki, angielski, rosyjski, francuski i rosyjski, tak? Super. No, na pewno warto doświadczyć tej rozmowy i też wspólnej modlitwy, tak? Chciałabym również Was zachęcić do wyjazdu na Legnicę. Ulotek mam troszkę więcej. Puszczę, żeby nie było, że pierwsze rzędy. Co druga osoba dostaje. Co druga osoba. Gabrysia to otrzymała. To było takie ostrzeżenie. Aha. Ty nie. Co druga osoba. Jeżeli komuś zabraknie, to postaram się jeszcze jakoś to wynagrodzić. Na ulotce macie informacje, gdzie pozyskać informacje szczegółowe. Zapisy będą, tak jak będziecie mieli informacje też na plakacie, będą od 23 maja w Piwnicy. To jest ulica Kościelna 2, potocznie zwana Piwnicą. To jest Piwnica Akademicka do Szkolnictwa Akademickiego w Białymstoku. Co tam chłopaki są nazwane? Czytacie, czy nie? Nie, nieważne. No dobra, to się odkręcę. Tam będą zapisy. Natomiast 27, 28, 29 będą zapisy w zakresie w katedrze. Księdza tam będzie można się zapisać, a później to będzie długi weekend majowy, tak? Po Bożym Ciele. Dlatego będą w zakresie, a później znowu w piwnicy. Też na plakacie jest to informacja umieszczona, więc sobie sprawdzicie. Ale tak mniej więcej, żebyście pamiętali, długi weekend, generalnie studentów nie ma, więc ksiądz zostaje sam, jest za kwestii. A później po weekendzie zapisy są, każdy ze studentów będzie tam zapisywał od 17 do 19, od poniedziałku do piątku. Koszt będzie wynosił 80 zł na Legnicę. Jedzie z katedry, jedzie tylko jeden autokar, bo jest problem z autokarami, ponieważ wiele szkół wypożycza autokary na wycieczki. To jest taki okres teraz, że się kończy rok, więc są organizowane wycieczki i my rezerwujemy tylko jeden autokar. I zazwyczaj jest tak, że z Białogostoku jesteśmy wyróżnieni. Mamy bardzo dobre miejsce z przodu, po prostu bliżej się nie da, bo się wejdzie na rybę. Jesteśmy przed sceną po prawej stronie, ale za to pomagamy im w recepcji. Pomagamy wydawać prezentów. Jak to wygląda? Najpierw są bramki, jest ochrona, ponieważ przyjeżdża tam około od 80 do 100 tysięcy osób. Więc nie wszyscy na raz. Najpierw są opuszczane grupy, przechodzą do miejsca, gdzie są namioty i sprawdza się, weryfikuje, czy dokonało się płatności, czy nie, czy grupa została zarejestrowana przez internet wcześniej, tak? To jest obowiązek. Później ta grupa przechodzi, jest też weryfikacja, czy wybiórczo w plecakach, czy coś mamy takiego, co może nas cofnąć. Czy nie wnosimy nigdy alkoholu, ostrych przedmiotów, tak, czy jakiś tam jest weryfikacja. To nie jest zachęta. Nie o to chodzi. To dobrze. Później jest przejście do namiotu, gdzie jest recepcja. I tam stoi Białystok i pomaga. My wydajemy takie upominki, które są w ramach płatności tej symbolicznej kwoty i tam jest wydawane w tym roku Pismo Święte. Są też inne rzeczy, świeca w tamtym roku. W różnych latach jest coś innego. Były wydawane pierścienie, były wydawane kadzidło, książki z Miłosierdziem Bożym, siostrze Faustynie Kowalskiej. Były wydawane w tamtym roku, dwa lata wcześniej,
wcześniej o świętej rodzinie Mola. Bardzo fajne, powiem tak, zawsze jest coś takiego miłego, czy łyżeczki srebrne, tak, żeby nakarmić Jezusem. Takie, które później gdzieś nam zostają i nawet jak się lat nie zakończy, to i tak mamy jakiś taki drobny upominek. Z tych namiotów idziemy na pola lednickie. Na polach lednickich jest możliwość spowiedzi, tak? Jest możliwość tego, że siada się na trawie, ksiądz siada po turecku, my siadamy obok po turecku i jest rozmowa, tak? Generalnie spowiedź nie polega tylko na tym, żeby odhaczyć, odpykać nasze, że tak powiem, przewinienia, czy nasze grzechy, które się co roku albo co miesiąc powtarzają i gdzieś tam tkwimy w jakimś takim nawyku, tylko żeby inna osoba zobaczyła może to, z czego my nie widzimy, tak? Może wyciągnie z nas to coś takiego, co pozwoli nam inaczej spojrzeć na nas, na inną osobę, na sytuację. Więc generalnie w tym tkwi takie źródło spowiedzi, tak? Żebyśmy się też nie śpieszyli w kolejce przed Bożym Narodzeniem albo przed Wielkanocą, tylko tak spokojnie, tak? Na spokojnie zastanowić się, co my chcielibyśmy zmienić. Jest też namiot z Eucharystią. Są namioty, gdzie są sprzedawane za bardzo niskich cenach. Książki, które normalnie są w księgarniach po 40 zł, po 35, bo oni mają podpisaną umowę bodajże z różnymi wydawnictwami. Tam widziałam ze Znakiem chyba, z Krakowa. I te książki z tych takich dobrych wydawnictw. Ja miałam na przykład, nie wiem, książki nie tylko religijne oni mają, też są patriotyczne, są książki religijne, są książki popularne, tak? To, co jest w normalnych księgarniach, czy noblistów, książki wystawią właśnie takie, które można poczytać sobie tak po prostu pod gruszą na wakacjach. To, co nas interesuje, książki dla dzieci, książki dla młodzieży, książki dla dorosłych. Różne, tak? Różne książki po bardzo niskich cenach, po 5, po 10, po 15 zł. Dlatego oni mają chyba zniżkę, bo jest tak dużej ilości, więc mają jakąś tam inną marżę. Więc generalnie mi się to opłaca. Wisząc takim kartonem na urodziny, na imieniny, fajny prezent. Też są płyty do kupienia się w cukrownicy, koszulki. Trzeba uważać też, bo koszulki są podróby, to znaczy słyszałam o tym, że rozstawiają się ludzie, którzy chcą zrobić biznes i sprzedają rzeczy przed bramkami. Czyli jeszcze jak ktoś nie wejdzie przez bramkę, tam podobno ustawiają się ludzie, którzy robią podobne koszulki, ale wtedy z tych koszulek zysk nie idzie na organizację lednicy, tak? Na to, że trzeba coś opłacić, bo są koszty stałe. Myślę, że lednica to też nie tylko jeden dzień w roku, nie tylko jedna noc, bo później przechodzi się przez rybę. Generalnie są tam konferencje różnych profesorów z Polski, wypowiadają się, dają świadectwo różne osoby, różne, przedsiębiorcy, studenci, profesorowie, na różne tematy. Są również, jest oczywiście o 15 jest koronka w Dniu Miłosierdzia Bożego. Cały czas jest to przeplatane z tańcem i ze śpiewami. Wyobraźcie sobie, że jesteście na takim polu, gdzie po horyzont są głowy ludzkie i na jedno zawołanie wszyscy stają do góry, robią haczyki albo tańczą, unoszą ręce do góry i śpiewają wszyscy razem. Jest ogromna taka moc, naprawdę, jest ogromny jakby wybuch radości, energii. No, na pewno warto coś takiego raz w życiu doświadczyć. Na pewno to później pozostaje gdzieś w nas. Dziękuję bardzo.
zapraszam serdecznie na Nadlednicę. Nadlednicę można przyjechać też w ciągu roku. Są organizowane różne konferencje. To jest generalnie w środku, tak? Do tego budynku po prawej stronie. Tak na samych dniach nadmiejskich nie można za bardzo wejść, bo tam są jakby taka baza, tak? Całe zaplecze. Natomiast w ciągu roku można przyjechać i zobaczyć, gdzie się mogi Julian, góra, jak to wszystko wygląda. On zawsze powtarzał, że wychowanie przez zmywanie. I to jest jego słowo, które zapadło mi w serce, a także, żeby zmienić wiarę na kulturę. Czyli to, co my wierzymy, żeby miało odzwierciedlenie w sztuce, w nauce, w biznesie, w życiu, w naszym osobistym. Bardzo często z Białegostoku, z duszpasterstwa wyjeżdżaliśmy nad Janną. To jest ośrodek akademictwa duszpasterskiego z Poznania, z miejsca, gdzie pochodził ojciec Jan Góra. Jego wujek był proboszczem w tamtych terenach. To jest niedaleko przed Górzem Biskupskim, tak? Niedaleko właściwie Białegostoku. Jak ktoś kocha, to nigdzie nie jest daleko. Bardzo ładne miejsce, Janna, to jest miejsce, gdzie na samym górze jest kościół i na pewno można zaczerpnąć oddechu i pogłębić wiarę. Ośrodek wygląda w ten sposób, że są różne domki, różne domy, mają swoje nazwy. Jest na przykład, nie wiem, sala Bransztetera. Jest Świętego Jakuba dom. Jest jadalnia, jest miejsce, gdzie są łazienki w innym domku, jest miejsce, gdzie są noclegi, tam chyba mniej więcej do 80 osób, więcej nie. My tam często jeździliśmy na Sylwestra, w maju na drugi weekend majowy, albo nie pokazuje się. Więc coś jest niepowodzone. Tak? Pewnie. Okej, a przestań przestałeś. Chwała Panu. Okej, dobrze. To znaczy, że patrzycie się na mnie, tak? Albo przynajmniej słuchacie, no to też jest sukces. Dobrze. To jest miejsce, gdzie można... Są konferencje, tak samo, przyjeżdżają profesorowie na okres właśnie przed Sylwestrem, później po Sylwestrze, albo w maju, gdzie są też oczywiście śpiewane kolędy, instrumenty na żywo, inaczej się przeżywa. Myślę, że inaczej przeżywa się święta. Razem są wspólne rozmowy ze studentami z Poznania, przyjeżdżają z Krakowa, z Białegostoku, z Bydgoszczy. To już taki stały punkt, tak? Że tak powiem, z innych miast, z Gdańska też przyjeżdżają rodziny. Są i Polski, tak naprawdę mogą. Warto? Warto, na pewno. Przepiękne widoki, ale to tylko dlatego, że chyba Bóg umiłował to miejsce. I są różne rzeźby w drewnie, w metalu. To wszystko jest drewniane budynki, kamyki. Dla mnie bajecznie. Powiem tak, jak bajka. Śmieszne mieliśmy sytuację, kiedy się zawsze zrobiliśmy autokar na Sylwestra, właśnie na Janną. I raz tak było, że nasz kierowca powiedział, że on podjedzie pod górę. A my mówimy, nie, to już weźmiemy plecaki, my sobie tam podejdziemy, bo jest to stromo. Kierowca mówi, nie, spokojnie zejdziemy. I to było gdzieś tak piąte nad ranem, to część osób spała w autokarze, niektórzy już się gdzieś tam budzili. I my tak wjeżdżamy na górę, to było, wiadomo, Sylwestry, więc śnieg, lód, zimno. I w pewnym momencie już prawie dojeżdżamy na szczyt, już po prostu jesteśmy prawie na szczycie, ale był strumyk i kierowca złapał lód pod kołem.
Zapał lód i nie mógł jechać do przodu, więc zaczął się staczać w dół. Siedziałam z lewej strony i tak patrzę, no jest po prostu przepaść. Widać, gdzieś tam wierzchołki drzew i jest po prostu ciach przepaść. Nie? I my tak staczamy się do tego. Po prostu tak jedziemy i tak powoli. Bo ci, co byli z przodu, zaczęli wyskakiwać z autobusu. Tak nagle kierowca po prostu nic nawet nie powiedział. No, patrzcie, idziemy w przepaść. Aha. I nagle na samą przepaścią po prostu zatrzymaliśmy się, bo gdzieś był, jednym kołem zaczepiliśmy o żwir. Nie wiem, skąd się tam wziął. Wtedy kierowca, jak wyszedł z autobusu, to już ludzie się pobudzili, no jak wiadomo, było zaskoczenie, czemu stoimy. Od razu na papieros, już nie można palić, tak? Ale był zdenerwowany wtedy troszkę. My poszliśmy właśnie do ojca Jana Góry po jakiś upad, jakiś popiół, więc on tak jak się obudził, jak dobrze jesteście. Chłopaki mi powiedzieli, coś stało, to od razu pyk za popiół, za wiagra poszliśmy i jakieś tam łańcuchy próbowaliśmy nakładać na koła. I to chyba był taki moment próby. Moment próby, że jednak warto zaufać Bogu do końca. I że na pewno Bóg może w jakiś sposób człowieka sprawdza. Może będziecie mieli już tej chwili, kiedy jest wszystko w porządku, to jest w porządku. Ale kiedy będziecie mieli momenty w życiu, czego Wam nie życzę, trudne, albo że będziecie chcieli się chwycić czegoś, nigdy nie wchodźcie w narkotyki, w alkohol, myślę, że warto chwycić za różaniec i warto podziękować Bogu za każdą sytuację, nawet jeżeli jest trudna, jest ciężka, to i tak warto dziękować Bogu za to. Boże, na przykład ja często tak robię, może jeszcze teraz nie wiem, o co chodzi, dlaczego jestem w takiej sytuacji, może za 10 lat się dowiem, może to się zmieni, tak? Może teraz to jest tylko ten okres, co mam przetrwać i wyjść z tego mocniejsze, tak? Co Ci nie zrobię do zmocy. Chciałabym podziękować kochani Wam za obecność. Poproszę koleżankę Gosi, się nazywa? Karolina. Żeby Karolina.